Hej, witajcie z tej strony Iroj, a to witaj... Hej, witajcie z tej strony Iroj i zapraszam was do nowej serii z gry Vanquish, jak widzicie. Ta gra pierwotnie powstała na konsole starej generacji, czyli na PlayStation 3 i Xboxa 360. No a w tym roku wyszła na PC-ta w odświeżonej wersji. Myślę sobie, że zagramy. Ja sobie tutaj troszkę weźmy normal poziom. Troszkę pograłem, trochę samouczka, żeby sprawdzić, bo to nasza postać. Sam, how's the view on your monitor? Looking good. The scenery's a little bland, though. All right. Let's proceed with functionality testing. We're starting with electro-optical targeting systems calibration. Sam, I'm going to display a virtual target. Try to follow it visually. Okay, czyli tu mamy samouczkę, tak? If things seem backwards, let me know and I'll adjust the optical nerves. A w sumie mogę sobie przejść, bo... zobaczyć konkretnie. This is a real pain in the ass. How many times you guys gonna make me do this? It's important we have baselines, Gideon. Just because you can read a manual doesn't mean you know what you're doing. Control type. True. You know I know what I'm doing, so let's do something different. What's on today's test schedule? Look, I know you're in a rush to get to the bar, but we've got a lot to go over. Passing full control to you now. Control movement weapon tactic. To mówię, to sobie poprzedziłem. Na razie może zrezygnujmy z tutoriala. Najwyżej sobie włączę, żeby tam sobie dowiedzieć się dokładnie, jak się steruje. No ale to szkoda, że nie jest w polskiej wersji. Jakaś elektrownia? Jakaś broń kosmiczna. Właśnie. Ludzie smażą. Ja
Niestety most tego nie wytrzymał. Podobny motyw był w jednym filmie. Chyba było 2012, się tak film nazywał. Tak coś mi się kojarzy. The Order of the Russian Star now welcomes you to the inauguration of a new Russian state. My order is now the only authority in Russia. In 10 hours, we exercise our newfound strength once again. There is but one way to prevent the destruction of New York City. Your complete and unconditional surrender. My fellow Americans, today has been a day of great tragedy. San Francisco will never be the same. And the toll of our war has increased by countless men, women, and children. Their loss is deeply felt by every American. To those who have committed this heinous act, we say firmly, we will not negotiate with those who wish to destroy us. Our strength is unmatched. Our will resolute. We will be victorious. God bless you all. And God bless the United States of America. SCO-1 Providence is currently under the control of those responsible for the coup in Moscow. We believe the operation is being led by a Red known as Zaitsev. Oh yeah, this is Sam. DARPA sent him to come along with us. Men, we've got 8 hours to stop New York from becoming the next San Francisco. Make no mistake, we will stop that from happening. DARPA operatives take their orders directly from POTUS and SecDef. These guys are just interested in marking their territory. Sam, remember why we're here. Just listen to me. The American government has been betrayed by one of its own. You two are the only ones I can trust with this information. The Russian military is planning on using the microwave energy array to attack the US. As its designer, I cannot abide this misuse for such a heinous purpose. You know what must be done. We'll get the professor back. This place, hell, even this suit runs on his energy designs. He's too valuable to kill. I know. This the toy you've been working on? Not even scratched. You did get some training in this thing, right? Our simulators are very thorough. They did quite a number on you, huh? We could use you as a test subject at DARPA. What the fuck, man? Sprawdzał go. You're not allowed to smoke on the ship. Dobra, wchodzimy do akcji. Tak można się też szybciej pomieszczać, przemieszczać raczej.
idziemy za tym generałem, czy kto to tam jest. Można się chować. Lecimy na statek ruski. Minimalnie. Ale wlecieli. Przebiją się? Dali radę! Roboty. Mało zorganizowani. Get on board, sir. We're ready for wheels up. Come on, you apes. We'll live forever. No, akurat tego nie zestrzelili, nie? Epickie scenki, ale fajnie to wygląda. No ale mogiwere. The Russians have complete control of this place. Okay. Get through that central gate. We aren't gonna get through it like this, sir. You see the gate on the left, Sam? Yeah. If you go there, you should be able to flank the enemy from behind. On it. Dobra, idźmy może z tymi brońmi, co mamy. Właśnie taki też
spowolnienie czasu, jak trochę mniej życia nam zostało. Co nie powiem, nawet fajnie. Trzeba uszczelić tego. W tych wieżyczkach. Jeszcze wychodzą. Chodź tu. No patrz, no. Amunicja chyba skończyła. Dobra, ile was tu wychodzi? Naprawdę leci ten statek. Oh shit. Masakra. Good. Move on through. Poczekajcie chwilkę sobie, aby sprawdzę audio. Dobra, myślę, że... Ktoś tu mnie... A ten tu... Co leżał? No dawaj, gnojca. Co tu jeszcze można rozwalić? Fajne są animacje, nie powiem, że nie. Na razie idziemy powoli do przodu, okej. Jakiś segment misji chyba skończyliśmy właśnie. Jakieś punkty nam. The arrivals plaza for landing bay 3 is up ahead. We've got heavy fighting in the plaza. Bravo, move forward but maintain cover. Roger that. Guess it's time for the real thing. Your suit is performing at nominal levels, Sam. Never had a girl say that to me before. Fajnie, że możemy sobie chodzić, jak oni tam gadają. Takie jest, wiecie, realistyczniejsze. Fajnie się tak wygibuje. Dok trzeci, lobby. Warmer reception than I was hoping for. Oj, tu jest. Wrzućmy może granat. Zobaczymy co się... O, masakra. Zewsząd we mnie walą. A tu są. Jeszcze jeden granacik. Nie zaszkodzi. Ej, generał, bo ciebie walę. No shit. Czekajcie, sobie zmienię granaty i tam... Był chyba jakiś...
Sam, I'm picking up some of the interference on the scanners. Looks temporal. You think they're zapping something? Okej, mało życia, bo mi... Dobra. Uszczyl go. O, ale dostał ładnie. Dobra, zobaczmy co to jest, to ten... koszyczek. Czy co to jest? It looks like you're just going to have to fight through this one. Jakieś ulepszenie? The gate's open now. Good. Let's go. Chyba za bardzo poleciałem do... Przodu? W sumie dobrze, nie wiem ile mam życia, nie? Załatwmy może tego... tych mniejszych na początek. Shit. Dobre to. No znowu? Goddammit. Twardy ten koleś. Ale widzę już chyba resztki życia. The main gate is above you. You need to get up there and open it. Burns, I need some backup. Franklin, Rios, you two escort Sam. Everyone else, provide cover. No dobra. Two enemy transports approaching from the rear. Prepare to intercept enemy transports. Czekajcie, bo nie wziąłem tych granatów. Zobacz. Trzeba by tu chyba rozróbę zrobić. No, przydają się takie zwierzyczki. Jak dla nas. Dla nich gorzej, jak właśnie je przejmiemy. Jeszcze gdzieś? To mogę zepsuć? Chyba nie, ale... Tu jest kolejna skrzynia. Ładowana amunicją. Co mamy? A heat source is coming up from within the substructure. Need a bit more intel than that. Data analysis complete. It's highly probable we're looking at the Russian KNRB-0 Argus robot that's been at the center of the arms control debate. Już boss jakiś? No ładnie. Oh shit! I to widać niemały. I think I'm gonna need a bigger gun. I to... duży. Nie myślałem, że... padł. Rather go all out than bother with defense. Time to hit hard and make him regret it. Gdzie ty jesteś? Wow. To
wiem mniej więcej co mam zrobić, bo dotąd doszedłem sobie patrząc jak to wygląda tutaj. Więc... Ale naprawdę przyznać się ten roboto robi wrażenie. Wow. Fajny slow-mo. Okej, trzeba chwilę. Co ty mi tu kombinujesz? Nie chowaj się. Ale masakrę tu robi. No jeszcze się przemienił, nie? Wiem, że mogę mu w ręce chyba ciachać jakby. Tu trzeba w mnie wycelować. Can you see the core at the center of its torso? Yeah. That's the generator. Burns, you hear that? Yeah, I heard. Whoa, dali by kurde. Everyone fire on that core. Ja bym sobie... Oh shit. No tak łatwo chyba to nie będzie. Ale czekajcie, teraz go... Co jest? Wow. Dobre. Nie, no to było mega. Tego nie widziałem wcześniej. Dawaj do wieżyczki. Kurde. Teraz. No nie, no no. Myślałem, że sobie tak uszczelę z tego. Z wieżyczki. O ty... Skórko bańczy. Nie wiem w ogóle jak mam uciekać. Chyba lepiej jakby mu w nogi... Wow, 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 wow! Nogi chyba, nie? Teraz tak nie bardzo jest. Chociaż tu widzę, jeszcze mogę. Shit, shit, shit. Nie, trzeba zejść jednak niżej. Nogi go walić. O, goddammit. No tu jest jeszcze. Dawaj, 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 jeszcze troszkę. Dobra, padło. Się uda? Ktoś mnie tu atakuje. Lecimy tutaj. O shit. God damn it. To spowolnienie jest dobre, tylko kurczę.
i po nim. Nie było to jakiś super, ale udało się. Uhuhu. Ładnie. Przynajmniej nie zginąłem. Dobra, coś. Objective complete. Well done. If you say so. No time for pissing in the wind. Let's go. Gladly. Dobra, tylko coś? Czy coś mi to. Bravo. Daje później. Keep it closed until reinforcements arrive. No, ale fajnie się. Broń zmienia. Dobra, ale myślę sobie, że pierwszy odcinek sobie właśnie w tym momencie zakończymy. Była taka walka chyba z bossem, albo mini bossem. Tak więc ja wam dziękuję za oglądanie. Żegnam się z wami. Na razie. Hej.